Po długich staraniach i dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcję malarstwa batalistycznego Muzeum Wojska Polskiego wzbogacił obraz Wojciecha Kossaka Bateria Konna na pozycję. Obraz został uroczyście zaprezentowany 6 października bieżącego roku przez dyrektora muzeum profesora Zbigniewa Wawra i odtąd cieszy się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. To jest rzeczywiście wspaniała rzecz. Kossak jest, no, znam Kossaka, znam jego życie, wiem jaki był, czytałam dużo o nim, wspomnienia córek i o nim samym. No i obraz jest rzeczywiście przepiękny, zakup jest wspaniały, dobrze, że się udało to zakupić, bo nasze muzea są dosyć ubogie. Ten możemy pokazać, że Muzeum Wojska też nie tylko czeka na dary, ale też samo inwestuje w obrazy i inwestuje w kulturę narodową. Miejmy nadzieję, że to może zostanie gdzieś też nagłośnione. Przekazano mi ofertę z katowickiego domu aukcyjnego, żebym zapoznała się z tą ofertą, która zawierała właśnie propozycję zakupu do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego obrazu Bateria Konna na pozycję Wojciecha Kossaka. W tym celu udałam się na miejsce wraz z panią Marianną Kobuszewską-Bieskę, żeby obejrzeć obraz, dokładnie sprawdzić ofertę i przedstawić, czy muzeum będzie zainteresowane zakupem obrazu. Jesteśmy naprawdę szalenie szczęśliwi, iż udało się pozyskać tak wspaniałe dzieło Wojciecha Kossaka do naszych zbiorów. Działo na pozycję z wykrzyknikiem. Jeżeli chodzi o sam stan zachowania zabytku, trzeba podkreślić tutaj wkład kolegów, konserwatorów z zresztą świetnego domu aukcyjnego, katowickiego domu aukcyjnego, którzy przygotowali ten obraz do sprzedaży, zrobili to naprawdę profesjonalnie, w związku z tym właściwie my obecnie będziemy się koncentrować na rzeczy najważniejszej, najistotniejszej, a mianowicie na wymianie blejtramu, wymianie krosna do tego obiektu. I tu musimy pozyskać środki, ponieważ takie krosna są niezwykle drogie obecnie na rynku do kupienia. Obraz został namalowany przez Kossaka za namową ministra spraw zagranicznych Beka, Józefa Beka, żeby coś właśnie dla dywizjonu pułku artylerii. Była to niewiążąca propozycja. Kossak się podjął, zresztą w swoim dorobku już miał jeden obraz, który namalował, przedstawiający właśnie zaprzęg artyleryjski, ale był to okres księstwa warszawskiego, czyli element historii troszkę 100 lat wcześniej. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością i z realizmem, w jaki przedstawił nam to wydarzenie, jakby manewry Wojska Polskiego, artysta. Sam fakt, że Kossak w jednym ze swoich listów do żony w roku 1938 wspomina, iż dostał takie zamówienie od ministra Beka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest dodatkowym walorem, wydaje mi się niezwykle ważnym elementem. Jakąś narrację stwarza, buduje tutaj historię tego obrazu. Oczywiście te listy zostały zebrane przez pana Olszańskiego, wybitnego specjalistę, wybitnego historyka sztuki, który zajmował się Kossakami, szczególnie Wojciechem Kossakiem. Ten obraz też jest reprodukowany w jednym z albumów opracowanych przez właśnie pana Olszańskiego. Obraz jest sygnowany przez malarza pełnym imieniem, nazwiskiem i zadatowany. Sygnatura jest wykonana ciemną farbą. Wzdłuż dolnej krawędzi obrazu leży w ramach oryginalnej warstwy malarskiej, w oryginalnej warstwie barwnej. Jest jednorodna z malaturą.
I właściwie w tym momencie nie mamy wątpliwości, że obraz wyszedł spod pędzla znakomitego artysty Wojciecha Kossaka. Obraz przedstawiający baterię konną okresu międzywojennego powstał w czasie rzeczywistym, który malarz nam pokazał. Jest przez to bardzo cennym nabytkiem. Wtedy, można powiedzieć, byłby cennym nabytkiem do naszych zbiorów, gdyż przedstawień batalistycznych, przedstawiających Wojsko Polskie z okresu Polski Odrodzonej mamy bardzo niewiele w naszych zbiorach. Są to raczej tylko portrety dowódców, generałów, a przedstawień Wojska Polskiego jako takich jest naprawdę mała grupa. Obraz jest namalowany na jasnym gruncie. Artysta wykonał kompozycję malarską w technice olejnej. Przypuszczam, można to określić, że to jest alla prima. Niezwykle swobodnie, pewną ręką, szerokim gestem, z rozmachem, doskonale posługując się środkami malarskimi. I wykończenie form osiągnął operując lekkimi, świeżymi pociągnięciami pędzla, impastowo różnicując grubość farby nakładanej warstwowo. To jest ręka mistrza.